Drodzy, jeszcze raz wszystkich Was bardzo serdecznie witam. I tak jak mówiłem w klasie i w czasie apelu, jest dla mnie wielką radością, że wielu z Was widzę po takiej dłuższej przerwie, że możemy się wspólnie zbierać na tym miejscu, aby wychwalać Pana Boga. Zwykle mam problem z nazwaniem rozważania, znalezieniem dla niego tytułu, ale nie tym razem. Dzisiaj to sam tytuł nakreślił ramy tego rozważania. Dlaczego to musiał być Jezus? Jako lud Boży żyjemy w czasie, kiedy oczekujemy Jego powtórnego przyjścia. Żyjemy napełnieni radością na spotkanie z Nim, na życie w Nowym Królestwie, w Królestwie Zbawionych i oczekujemy tego jednego z największych wydarzeń, albo najważniejszego wydarzenia tego świata. Ale tak naprawdę wokół nas żyją ludzie, którzy wspominają inne, ważne wydarzenie. Wszystkie ważne wydarzenia są związane z Jezusem, a Jego przyjście, pierwsze przyjście na ten świat, do takich należy. Wydarzenie tak długo oczekiwane i tak nieprawdopodobne, bo blisko dwa tysiące lat temu w małej miejscowości Betlejemie przyszedł na świat Zbawiciel, przyszedł Bóg, Stwórca. Oto w ludzkim ciele Bóg prawdziwy Przyszedł na świat jako małe dziecię. Przyszedł, aby przynieść zbawienie i uwolnić nas od grzechu oraz od następstw naszych grzechów. Przyszedł, aby odmienić nasz los. Dziś i w wielu wiekach poprzednich kwestionowano historyczność postaci Jezusa. Dzisiaj kwestionuje się Jego boskość. Znamy poglądy mówiące, że Jezus jest tylko nauczycielem, Dobrym człowiekiem, myślicielem. Inni twierdzą, że Jezus jest Bogiem, ale przez jakąś małą literkę B. Natomiast są i tacy, którzy w Chrystusie widzą swojego Pana, Stwórcę, Zbawiciela. Boga, który wyrzekł się majestatu niebios aby i przyszedł na ten świat, aby ratować takich ludzi jak my. Boga, który z miłości do nas zostawił wszystko. I poświęcił wszystko, aby móc z nami żyć w swoim Królestwie. Gdy mamy pewne rozbieżności, pewne różne myśli, warto jest zwrócić się do tego, który jest ostatecznym autorytetem, a więc do Słowa Bożego. To Słowo Boże jest tym, który pozwoli nam odnaleźć się pośród tych wszystkich różnych teorii. Dlatego sprawdźmy, co Biblia mówi na temat Pana Jezusa. Gdy otworzymy Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział, wersety 18, one rozpoczynają się słowami, a z narodzeniem Jezusa było tak. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. Dzisiaj będziemy chcieli, kochani, dużo czytać. Także gdy będę chciał przyspieszyć, proszę wstrzymajcie mnie, aż odnajdziecie swoje, w swoich Bibliach te fragmenty. Pierwszy rozdział od wersetu 18, 18 po dwudziesty trzeci. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, mąż jej będąc prawym i nie chcąc ją ich zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł. Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud od grzechów Jego. A oto wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nadzą Mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. I jeszcze jedno sprawozdanie, kochani, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. I tam od wersetu pierwszego, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, od wersetu pierwszego po osiemnasty. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta, poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei. Do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam przybyli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła swego syna pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu, czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przed nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaź wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, a to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga mówiąc chwała na wysokościach Bogu a na ziemi pokój ludziom w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba pasterze rzekli jeden do drugich Pójdźmy zaraz do Betlejemu i oglądajmy to co się stało i co tam i co nam objawił pan I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie a ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Tyle na temat sprawozdania Łukasza. Często sobie powtarzam i często to powtarzam, że w historii zbawienia przełomowe wydarzenia są zapowiedziane przez Pana Boga na długo zanim się wydarzą. A więc nie po zaistnieniu danych wydarzeń drabiana jest filozofia, teoria, ale Pan Bóg uprzedza to wszystko, co ma przyjść przez swoje słowo. Też dla Pana Boga przyszłość jest tak samo jasna jak przeszłość. Dla niego koniec jest taki sam jak początek. On wie wszystko, bo on jest stwórcą. Dlatego Pan by przez proroctwo Amosa, trzeciego rozdziału, i tutaj w wersecie siódmym, zapisał takie słowa. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swego planu sługom swoim, prorokom. Ale Pan Jezus jeszcze, jakby powiedział, uzupełnił tą myśl. I w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale, w wersecie 19, znajdziemy kolejne słowa mówiące o Bożych proroctwach. 13 rozdział Ewangelii Jana, wers 19. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Boże, proroctwa dotyczące przyszłości są pewne, jasne i niezawodne. Nie jest czas, abyśmy śledzili je wszystkie, bo cała Biblia jest pełna proroctw. Ale w myśl słów Pana Jezusa, one mają dwa aspekty. Po pierwsze, Pan Bóg informuje nas o pewnych wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości ale drugi ten myślę wydaje bardziej szczególny jest ten aby budowaliśmy swoją wiarę że jest Bóg na niebie dlatego na początku przeczytaliśmy fragment Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza opis narodzenia Jezusa dla wielu z nas ten opis jest bardzo bliski proroctwom wypowiedzianym na wieki wcześniej przez innych proroków zapowiadających te wydarzenia, bo jak czytamy, ludzkość prawie cztery tysiące lat oczekiwała na przyjście Mesjasza, przyjście Zbawiciela. Wierni Bogu ludzie już od Edenu, Adam i Ewa, oczekiwali na przyjście potomka z ciała i krwi, który zmiażdży głowę wężowi. Gdyż Pan Bóg powiedział o tej obietnicy, Wojna, która wybuchła w niebie, znalazła swoją kontynuację na ziemi. Pierwszy grzech, wypowiedzenie posłuszeństwa Panu Bogu, doprowadziło do nieodwracalnych skutków. Nasz świat stał się miejscem panowania szatana, a jak widzimy, jego rządy są okrutne: cierpienie i trwoga, lęk, ból, krew, a w końcu śmierć. Dlatego nie dziw, że ludzie oglądali się na Boga. Nie dziw, że Adam wypatrywał przyjścia zbawiciela. Nie dziw, że ci, którzy są dotknięci krzywdą, niesprawiedliwością, smutkiem, cierpieniem, szukali i szukają pocieszenia u Pana Boga. Zanim Pan powiedział o strasznych konsekwencjach grzechu, jakie przyjdzie na człowieka, wlał w nasze serca nadzieję na przyjście zbawiciela. Powiedział, że przyjdzie zbawiciel, który wybawi nas z niewoli naszych grzechów, przyjdzie zbawiciel, który uwolni nas od śmierci. Wierni Bogu ludzie raz po raz przekazywali słowa zapewnienia, co do spełnienia tej Bożej obietnicy. Tacy prorocy jak choćby Michał, w piątym rozdziale w wersecie pierwszym wskazywał na miejsce narodzenia się zbawiciela. Tam jest powiedziane o Betlejemie. Prorok Izajasz mówił, w jaki sposób się to stanie. W siódmym rozdziale proroctwa Izajasza, werset 14, Chcemy otworzyć, możemy przeczytać. Siódmy rozdział proroctwa Izajasza i tam werset 14. Czytamy słowa, dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Pan napocznie... I porodzi syna. I nazwą go Immanuel. A w dziewiątym rozdziale tegoż samego proroctwa, wersety piąty i szósty, znajdziemy słowa: Albowiem dziecie narodziło się nam, syn nam jest dany, i spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida w jego królestwie gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Gdybyśmy studiowali proroctwo Daniela, moglibyśmy zauważyć i moglibyśmy obliczyć czas, w którym powinien przyjść Mesjasz. Gdy moglibyśmy studiować kolejne proroctwa, dowiedzielibyśmy się, że zanim przyjdzie Pan Bóg, zanim przyjdzie Pan Jezus, ma przyjść również Eliasz. Według relacji Łukasza z pierwszego rozdziału wersetu 76, ale także według relacji samego Jezusa Eliaszem, który przyszedł był Jan Chrzciciel. Wiele wypowiedzi biblijnych wskazuje na to, że imię Boże Jahwe, odnosi się nie tylko do Boga Ojca, ale także do Chrystusa. Prostwo Izajasza, 40 rozdział werset 3, według przykładu Biblii tysiąclecia Przeczytam: Drogę dla Jachwę przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościńce naszemu Bogu. A z natchnienia Bożego bra... ewangelista Mateusz to właśnie proroctwo odnosi do Jezusa. W Ewangelii Mateusza 3.3 czytamy o wypełnieniu tegoż proroctwa. Stary Testament przedstawia tego, który się narodził w Betlejemie. Jako Boga, stwórcę. Psalm 102, werset 26, mówi: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Natomiast apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, i tutaj znów bardzo Was proszę, abyśmy otworzyli, pierwszy rozdział i tam wersety 8 po 10 odnosi je właśnie do Pana Jezusa. List do Hebrajczyków, 8 rozdział. I tam wersety, pierwszy rozdział i wersety 8 po 10 przepraszam. Lecz do Syna tron twój o Boże na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy Twoich. Oraz tyś Panie na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Co ciekawe, Izajasz nie nazywa Boga mniejszym, Bogiem niższym czy tylko synem, ale wyraźnie mówi, że świat został stworzony przez Jezusa. Dlatego gdy na Ziemi narodził się Zbawiciel, Aniołowie przekazali ludziom zbawienną wieść. Chwalcie Boga, wychwalajcie Go. Chwała Bogu na wysokościach, a na Ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Nie dziw, że tak wielu dzisiaj ma problem z tym, że Bóg, Stwórca Wszechświata, narodził się na tym świecie jako małe dziecię. Gdy ludzie otrzymali tak wielkie światło dotyczącym przyjścia obiecanego Zbawiciela, powinni go oczekiwać, powinni wypatrywać. Któż z nas nie chciałby przywitać Pana, ale aniołowie byli zdumieni. Gdy przyszli, nigdzie nie było słychać głosu wesela, nigdzie oczekiwania. Drzwi zamknięte, ludzie zajęci swoimi sprawami, zagubieni w doczesności. Uczeni i kapłani, królowie i zwykli ludzie nie oczekiwali, wiedzieli o przyjściu Mesjasza. Poza nielicznymi większość spała. Zanim pójdę dalej, chciałbym się zatrzymać na chwilę w tym miejscu. Zastanawiając się nad pewną analogią, Jezus wielokrotnie zapowiedział, że wróci na ten świat, że wróci po swój lud, że drugi raz nie ukaże się z powodu grzechu, ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Czy dziś są jeszcze ludzie jakowi pasterze, którzy oczekują wypełnienia Bożej obietnicy? A może jak większość? Zastanawiają się i pytają w swoim sercu, a po co jeszcze miałby przyjść? Pamiętam, że jako mały chłopiec, a później mężczyzna, chodziłem w nocy na msze zwaną pasterką. Może to tajemniczość, niecodzienność, ale również w moim sercu była wdzięczność za narodzenie mojego Zbawiciela, lubiłem śpiewać pieśni. Cieszyć się atmosferą. A tak naprawdę to już wszystko dawno odeszło. Świat poszedł do przodu. Dziś okres z grudnia przesycony jest niemówieniem o Jezusie, o zbawicielu, o Jego przyjściu. Czytymy, słyszymy i czytamy wszędzie o magii świąt. Możemy usłyszeć o, nie o darach niebios, ale o prezentach i promocjach. O Mikołaju i o gwiazdce. Ja zadałem sobie trud w tym okresie, kiedy wielu naszych bliźnich wspomina przyjście Jezusa. Ile razy padną słowa Jezusa, ile razy z mediów usłyszymy o Jezusie? Wiecie, chyba się nie przesłyszałem, ale ani razu nie usłyszałem o tym, że ponad dwa tysiące, blisko dwa lat temu w małej mieścinie Betlejemie narodził się nam zbawiciel. Jak dwa tysiące lat temu, tak i dziś? Wielu nie jest zainteresowanym przyjściem Zbawiciela. Na swoich osobistych komputerach, telefonach, laptopach ludzie śledzą kursy walut, wiadomości sportowe, wyniki meczów. Ze świata polityki docierają do nas informacje napuszczające nas jeden na drugiego. A jak w tym wszystkim. Mieć jeszcze czas, aby szukać woli Bożej. Jak to wszystko zostawić obok siebie i usiąść, pomodlić się, porozmawiać. Jak otworzyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym wielkim darem niebios, kiedy nie mamy czasu. Zapraszałem pewnego przyjaciela dzisiaj na to nabożeństwo. I wiecie co mi powiedział? Że nie ma czasu. Dzisiaj nie mam czasu. A ja dziękuję Panu Bogu, że dał nam czas. Dziękuję Bogu za ten święty, sobotni dzień. Dziękuję Panu Bogu, że jest on zainteresowany mną i Tobą. Że Bóg, który jest twórcą wszechświata, zarezerwował dla mnie i dla Ciebie szczególny czas. Dziękuję, że On ma czas dla mnie. Gdy sobie uświadamiam ogrom Jego majestatu, wielkości, potęgi, tej jednej książce poza wyobraźnią, gdzie jest opisana nasza galaktyka, i tam jest powiedziane, że światło z jednego jej krańca na drugi biegnie 200 tysięcy lat, że jak ktoś by zapalił zapalniczkę w jednym miejscu, to po 200 tysiącach lat na samym końcu by się dowiedziano, że ktoś ją zapalił. A to jest tylko jedna z wielu miliardów galaktyk. I tak, gdy sobie pomyślę, że ten wielki Bóg, który panuje nad całym uniwersum, rezerwuje dla mnie i dla ciebie swój czas, on ma dla mnie i dla ciebie czas. Szczególny czas. A jeszcze bardziej szczególnym jest czas nabożeństwa. Czas, kiedy my tutaj się spotykamy przy Jego słowie. Kiedy wspólnie w szkole sobotniej możemy rozmawiać o tym, co tym, tym tygodniu o Hiobie. Ale przecież Pan Bóg uczy nas przez charakter Hioba, kiedy możemy rozważać Jego Słowo. Dlatego mam wielką radość, że możemy spotykać się z naszym Bogiem na tym miejscu. Pozwólcie mi na jeszcze jedno wspomnienie, w których sabat, będąc przyjacielem Słowa Bożego, kiedy przyszedłem do kaplicy, również można powiedzieć ze świata, z zewnątrz. Przyszedłem to jak wielu z was po raz pierwszy. Ale wtedy byłem na nabożeństwie w Jaworzu. I gdy tam siedziałem, słuchałem, w pewnym momencie jedna z siódz zadała pytanie. Pytanie, które wydało mi się od razu bardzo ważne. Ona powiedziała, zapytała, dlaczego to musiał być Jezus? Dlaczego to Jezus musiał umrzeć na krzyżu Golgoty? Wiedziałem, że to pytanie jest centralne. To jakbyście, coś wam chodziło po głowie, nie potraficie ubrać myśli. A to pytanie było tym właściwym, tym postawionym w dobrym czasie. Bardzo chciałem usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Ale tak się nie wiem, starałem słuchać, starałem usłyszeć, że nic nie usłyszałem. Bardzo chciałem usłyszeć, dlaczego to musiał Jezus umrzeć na krzyżu Golgoty ale nie dane mi to było. Pomyślałem sobie, pewnie by byście tak zrobili, że po nabożeństwie podeszlibyście do owej siostry i zapytali, jaka jest odpowiedź na to pytanie, ale ja nie miałem takiej śmiałości. Pomyślałem sobie, Panie Boże, ja wiem, że to pytanie jest ważne, ale, ale spróbuję, żebyś Ty mnie pouczył. W modlitwie ze Słowem Bożym otwierałem, studiowałem i rozmyślałem, dlaczego to musiał Jezus umrzeć na krzyżu Golgoty. A dalsza część tego rozważania będzie właśnie tą odpowiedzią, którą Pan Bóg pozwolił mi znaleźć. Może będziecie się spodziewali jakichś szczególnych, nowych, nowinek, ale myślę, że każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie każdy osobiście odpowiedzieć. Bo to pytanie nie dotyczy tylko wiedzy, ale dotyczy wiary. Dotyczy tego, kim jest dla mnie Jezus, jakie mamy relacje z naszym zbawicielem. Ludzie oczekiwali Mesjasza, ale oczekiwali go nie takiego, jak przedstawiało go Słowo Boże. Oczekiwali tego, który zniesie ucisk, znosi prześladowanie. Jako Izraelici oczekiwali tego, który przywróci wolność spod panowania Rzymu. I gdy Izajasz wspominał Mesjasza, to jednak nie mówił o jego chwalebnym wyglądzie, a raczej padają słowa nijak pasujące do obrazu Mesjasza Zwycięskiego. Otwórzcie Księgę Izajasza, 53 rozdział. I tutaj tylko kilka fragmentów. Księga Izajasza, 53 rozdział. Od wersu pierwszego po szósty, któż uwierzył wieści naszej a ramię Pana, komu się objawiło, wyrósł bowiem przed Nim jak latoroś, jak korzeń z suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że zraniony jest przez Boga zbity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Zbity, umęczony. Nie była to twarz, która mogłaby się nam podobać. Gdy psalmista w Psalmie 22 wspomina Mesjasza, to słyszymy skargę, którą wypowiada Mesjasz. Przebodli serce moje, porachowali wszystkie kości moje, a o szate los! Rzucają, prorok Zachariasz dodaje za 30 srebrników oszacowali moją cenę, za 30 srebrników mnie sprzedali. I znowu Izajasz, ale On grzechu nie popełnił, i nie było fałszu na jego ustach, oczekiwany Mesjasz miał przyjść, ale wyzwolić nas z niewoli grzechu, i jego następstw to on miał ponieść grzech wielu to w jego krwi jest pojednanie proroctwo Daniela dokładnie wskazywało czas kiedy obiecany mesjasz miał oddać życie za nas ale przecież ten sam Izajasz jeszcze wcześniej zapisał słowa albowiem dziecie nam jest dane Syn nam jest dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju, a jego imię będzie znaczyło Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Tak naprawdę w Betlejemie przyszedł na świat w postaci Syna Człowieczego, sam Stwórca. Wielu nie może się z tym pogodzić. To naprawdę nie mieści się w głowie. Aby na ten upadły świat przyszedł sam Bóg. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że Pana Boga trzeba obłaskawiać, udobruchać, że trzeba coś dla Niego zrobić, że Bóg jest gdzieś daleko, ale zupełnie inny obraz przedstawia nam Słowo Boże. Pan jest blisko każdego z nas, tak blisko, że bardziej się nie da. Jeden z uczniów w rozmowie z Jezusem powiedział kiedyś słowa: Pokaż nam Ojca. A Jezus mu odpowiedział: Ja i ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widział, widział i ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? O wyrzeczeniu się Chrystusa z dostojeństwa, z majestatu, chwały. Mówiliście do Filipian, i tam szczególnie drugi rozdział i wersety od piątego. My je znamy. Tam jest takie wezwanie do nas: że takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, wyparł się samego siebie i przyjął postać ludzką. W Starym Testamencie znajdziemy jeszcze szereg innych myśli: Nie ma Boga. Innego niż Bóg prawdziwy. Pan mówi, że po Nim ani przed Nim Boga się nie stworzy. Nie ma innego Boga, nie ma mniejszego Boga. Wszelkie wierzenie ujmujące bóstwo Chrystusa są niebiblijne. No bo jak Jezus mógłby powiedzieć w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w wersecie 23, aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Jakże dobitnie, jakże mocno, jakże dosadnie. Jeśli ujmujemy chwały Chrystusowi, nie mamy nic wspólnego z Ojcem. Jeśli go nie czcisz, nie masz i udziału z Ojcem. Narodzony w Betlejemie syn Marii to Sam Bóg. Warto powiedzieć, co to znaczy czcić. My dzisiaj w naszej lekcji mówiliśmy, prawda? To słucha i wykonuje słów moich. Myślę, że jest to fajny temat na następne rozważanie. Jak Pan Bóg pozwoli, to będziemy mieli możliwość również zaznajomić się z tym tematem. Wspomnieliśmy kilka proroc Starego Testamentu, ale dobrze by było powiedzieć, co Jezus mówił o sobie. Czytając Ewangelię, widzimy, że Jezus często unika tego tematu. W odpowiedzi danej Janowi, chrzcicielowi, gdy znajdował się w więzieniu, gdy wysłał uczniów z zapytaniem, czy on jest tym, którego oczekiwali, którego oczekiwał? Jezus nie odpowiada w sposób bezpośredni. Możemy przeczytać o tym w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale. Ale Jezus mówi, że zobaczcie, co się dzieje. Ślepi słyszą, ślepi widzą, gusi słyszą, chromi chodzą że wszędzie jest zwiastowana Ewangelia. Jezus wskazuje na czyny, których dokonywał. W rozmowie z Samarytanką Jezus w bezpośredni sposób powiedział, że jest owym obiecanym Mesjaszem. Tu mamy historię zapisaną w Ewangelii Jana. Takie samo pytanie zostało mu zadane w obliczu arcykapłanów, którzy sądzili Jezusa. Powiedz nam, kim jesteś. Pan Jezus dogłębnie znał Słowo Boże. Cytował i posługiwał się nim w sposób, który zawstydzał i wprawiał w zdumienie słuchaczy. Kiedyś wyrzedł takie słowa: Pierwej niż Abraham był, jam jest. Za te słowa chciano go ukamienować. W innym miejscu cytował proroctwo Dawida: Rzekł Pan, Panu memu. Jeden z apostołów, który nie był, gdy z Chrystus, gdy ukazał się uczniom, on był nieobecny. I gdy później Pan Jezus po raz wtóry stanął przy uczniach, wcześniej ów uczeń powiedział, że nie uwierzy dopóki co, dopóki nie ujrzy dziur po gwoździach, nie włoży palec w te gwoździa, później ramię w bok Chrystusa. I później gdy Pan Jezus stanął przy nim, on kończył to słowami: Pan mój i Bóg mój. Braknie nam czasu, aby mówić o tych zdumiewających wydarzeniach, które dziś ludzie bez wiary starają się wyjaśnić w jakiś naukowy sposób. Choćbyśmy mogli wspomnieć uciszenie burzy, gdy Jezus na jego jedno słowo, ucichła burza. Gdy Jezus wywołał z grobu umarłego przed wielu dniami łazarza, i ją stał i wyszedł. Gdy Jezus rozdzielał chleb, a gdy ludzie się najedli, zebrano jeszcze wiele pełnych koszy. Gdy Jezus przywrócił wzrok ślepemu od urodzenia. I nie były to pojedyncze wydarzenia, bo Biblia sprawozdaje, że Jezus zleczył, uzdrawiał, pocieszał, zmartwych zbudzał. Gdy dzisiaj słyszymy informacje o huraganach, to po ich przejściu słyszymy o ogromie tragedii, klęski. Ale gdy przechodził Jezus przez daną miejscowość, to słyszymy, że w tym mieście nie było już chorób, że ludzie wielbili Boga. Nie starczy, aby czasu, aby tym wszystkim opowiedzieć, ale tak naprawdę dwa tysiące lat temu w małej miejscowości w Betlejemie. Urodził się nam zbawiciel. Dlaczego to musiał być Jezus? Dlatego, że tylko On mógł uczynić, zadośćuczynić prawo i miłosierdziu Bożemu. Nikt z nas nie jest dobry, nikt z nas nie potrafi się zmienić. To znaczy, że za każdym razem będziemy postępować podobnie, przewidywalnie. A tylko Jezus może odmienić nasze serce. Ale na poczet tego krótkiego rozważania załóżmy na chwilę, że Jezus nie był Bogiem, nie był stwórcą. Czy szatan nie wahałby się użyć takiego argumentu? Już dziś słyszę, jakby mówił, że Bóg wyręczył się kimś stworzonym, że nie był w stanie poświęcić siebie. Że jego miłość jest ograniczona, że tak naprawdę stworzył ludzi, aby nimi manipulować i inne światy, że rządy diabelskie są tymi właściwymi. Gdy czytamy o kuszeniu Jezusa, gdy Pan Jezus po 40 dniach postu został wiedziony przez Ducha Świętego na pustyni, przystąpił do niego szatan. I ostatnia pokusa dotyczyła tego, czy odda mu cześć, czy mu się pokłoni. Czy gdyby Jezus był tylko istotą stworzoną, czy to by coś zmieniło? Nie, Szatan dokładnie wiedział, kim jest Jezus. Dokładnie wiedział, z kim ma do czynienia. Przed założeniem świata, Pan objawił, założył plan zbawienia. Gdyby przyszło do upadku człowieka, Pan założył, że przyjdzie na tą Ziemię, aby oddać za nas życie. Dlatego Piotr pisze, że nie jak srebrem ani złotem, ale drogą krwią Chrystusa jesteśmy wykupieni z naszego martwego postępowania. To prawda, że Jezus, sam stwórca, przyszedł na ten świat jako małe dziecię. I to prawda, że Jezus, sam stwórca, przelał swą krew w okrutnych mękach, jakie zgotował mu wróg. To prawda, że Jezus, sam Bóg. Z martwych stał, pokonał śmierci tego, który miał władzę nad śmiercią. I to prawda, która napełnia nasze serca, że Jezus obiecał, że po nas wróci, że przyjdzie jeszcze raz, że odda sprawiedliwość ludowi Bożemu, że przyjdzie ku zbawieniu tym, którzy go oczekują, i nic nie jest w stanie mu w tym przeszkodzić. Ani śmierć, ani piekło, ani morze. Wszystko, wszystko wyda swoich umarłych. A wierny lud zaśpiewa pieśń, chwała Bogu na wysokościach. Zbierzmy jeszcze raz to, co powiedzieliśmy. Blisko dwa tysiące lat temu w małej miejscowości Betlejemie przyszedł na świat zbawiciel. Przyszedł w ubóstwie i biedzie, bez dostojeństwa i majestatu. Przyszedł, aby nam pokazać, co to znaczy się ukorzyć, co to znaczy pokora. Przyszedł, aby dać nam życie wieczne. Przyszedł, aby zrealizować plan zbawienia ukryty od wieków plan ratunku i przywrócenia nas do społeczności z nim. Nikt inny, tylko sam Bóg mógł tego dokonać. Otwierając drogę do zbawienia przez krew swojego Syna, daje każdemu człowiekowi możliwość ratunku, życia lub śmierci. Ale On przyszedł po to, abyśmy z Nim żyli. I to jest prawda objawiona w Biblii. Kończąc to rozważanie, chciałbym nam wszystkim zadać pytanie, na które nie oczekuję odpowiedzi. Gdy Jezus przyszedł w Betlejemie, tak niewielu go oczekiwało. Mając znaki, proroctwa, ludzie zagubili się w rzeczywistości. Szatan dla każdego znalazł zajęcie, byle zdala od Boga i od Jezusa, od Jego słowa. Czy dla nas, świadomych tych wydarzeń, jest jeszcze jakaś nadzieja? Czy gdy słyszymy o Bożym narodzeniu, to zdajemy sobie sprawę, że On wróci? Czy ja i ty jesteśmy gotowi, aby się spotkać z Jezusem, czy dobrze wykorzystujemy czas, który nam podarował? Życzę sobie i Wam, kochani, aby ta społeczność z Chrystusem mogła być jak najbardziej zaciśnięta, abyśmy, gdy myślimy o przyjściu Jezusa, myśleli o radości, z jaką z Nim przeżyjemy, aby Pan Jezus był obecny. W naszym życiu na co dzień. Życzę tego sobie i wam. Amen.